Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Piłkarze LKS-u Jankowy pokonali LZS Doruchów 4-1 i awansowali na pozycji lidera okręgówki. Pojedynek z outsiderem ligowej tabeli dla Jankowych do pewnego momentu nie należał do przyjemnych i łatwych. Doruchowianie remisowali bowiem 1-1, grając od 54 minuty w osłabieniu. Powinniśmy mecz zamknąć już w pierwszej połowie. Oczywiście z takimi przeciwnikami coś nam ostatnio nie idzie i marnujemy dużo sytuacji 100%. Na szczęście 1-1 w drugiej połowie. Podnieśliśmy się szybko głowy i 3 bramki strzeliliśmy i zamknęliśmy wynik. Bardzo fajne jest to, że wróciliśmy na pozycję lidera. Ten dopołudniowy wynik w Grębaninie bardzo nas ucieszył, że ten podział punktów naprawdę dla nas był bardzo dobry. Natomiast sam mecz dzisiejszy, no to wiadomo było, że gramy z ostatnią drużyną, która miała strzelone 4 bramki, nam strzeliła 5. To trudno zawodników zmobilizować do takiego przeciwnika, tym bardziej, że gdzieś tam przed meczem oni się zastanawiali, czy grać, czy nie grać. Także to jest takie trochę smutne, że takie drużyny jeszcze są w okręgówce. Natomiast co do naszej drużyny, no to gdzieś myślami już jesteśmy przy derbowym pojedynku w Supi. 2 bramki dla Jankowych. Z Doruchowem strzelił Piotr Stępień, a po jednej Oskar Malcher i Gracjan Słupianek. Gola dla przyjezdnych zdobył Jakub Zatka. Za tydzień kolejne derby gminy Baranów. Słupia po sąsiedzku zagra z Jankowymi. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.